Konrad Dudek, dzień dobry. Jest środa, 15 kwietnia. Zaczynamy aktualności. Oblężenie targów pracy. Młodzi wykształceni szukają etatów i słyszą... Poszukujemy technologów obróbki skrawaniem, technologów odlewnictwa. Jedni do izby wytrzeźwień, inni do szpitala, bo pijemy za dużo. Trzeba działać od razu, szybko. No to jeszcze musimy się użerać z pijakami. Pielgrzymi ruszają na szlak, a droga jest celem. Każda pielgrzymka to jest czas takiego, można powiedzieć, przeżycia duchowego i odnowy duchowej. Manewry Eden w Tarnobrzegu. Mundurowi wspólnie ćwiczą sytuację zagrożeń. Na początek masowe poszukiwanie pracy przez młodych ludzi po studiach. Choć specjaliści rynku pracy przekonują, że wyższe wykształcenie nie gwarantuje już zatrudnienia, rektorzy największych podkarpackich uczelni przekonywali z kolei dziś na targach pracy, że nauka mimo wszystko ciągle jest w cenie, a rynek szuka ludzi kreatywnych, także humanistów. Kilka tysięcy studentów spotkało się w Rzeszowie z przedstawicielami kilkudziesięciu firm. Nie tylko przerwa w zajęciach, ale poważne myślenie o przyszłości przyciągnęło dziś tłumy młodych ludzi na akademickie targi pracy. Na razie jesteśmy zainteresowani głównie odbyciem praktyk, a po studiach jakiegoś stażu, żebyśmy miały po prostu jakieś doświadczenie. Idealnym byłoby zatrudnienie w wyuczonym zawodzie, najlepiej w mieście i do tego jeszcze w rodzinnych stronach. Nie przeraża mnie wyjazd do Krakowa, czy tam do Gdańska, czy do Bydgoszczy, ale najlepiej jest rozpoznać swoje podwórko, swój teren. A ciemna strona podkarpackiego podwórka to m.in. bezrobocie, zwolnienia, umowy śmieciowe czy emigracja. Bo ciągle słyszymy tylko nie ma pracy, więc jadę za granicę. A ja pytam się, gdzie mamy rząd, gdzie mamy władze lokalne, które nie do końca dbają o to, żeby stwarzać możliwości tutaj tworzenia miejsc pracy. Każde pokolenie ma problemy, którym musi stawić czoła, przekonywali dziś rektorzy największych rzeszowskich uczelni. Organizując targi pracy, uczelnie wyciągnęły pomocną dłoń do tysięcy studentów. Co prawda sytuacja jest trudniejsza, jeśli chodzi o znalezienie pracy i jest większa konkurencja, ale i możliwości są dużo większe w stosunku do tego, co było w momencie, kiedy ja kończyłem studia. Podniósł się w Polsce, to są obiektywne dane, poziom życia, dochód narodowy, natomiast młodzież i młode pokolenie stoi dzisiaj przed dramatycznymi wyzwaniami także. Stąd w uczelniach inkubatory przedsiębiorczości i biura karier, do tego szkolenia i targi pracy. Oferujemy staże studenckie. Choćby w tamtym miesiącu przyjęliśmy 7 studentów. Poszukujemy technologów obróbki skrawaniem, technologów odlewnictwa, materiałoznawców, jak również automatyków. Stoiska firm Doliny Lotniczej były dziś wprost oblegane, a większość targowych ofert dotyczyła absolwentów kierunków technicznych, informatycznych, budowlanych czy administracji. Mniej bankowości, ubezpieczeń czy medycyny. Nie było ofert dla humanistów, ale w poszukiwaniu pracy liczy się nie tylko dyplom wyższej uczelni. Uczyli dziś organizatorzy. Równie ważna jest samoprezentacja i planowanie sukcesu. Jak zatem wygląda bezrobocie wśród młodych osób na Podkarpaciu? Zobaczmy. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod koniec marca tego roku nie miało zatrudnienia ponad 42,5 tysiąca osób w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. Natomiast liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 30 roku życia z wyższym wykształceniem wyniosła w regionie ponad 10 tysięcy osób. Kolejny raz nie udało się sprzedać sanockiej fabryki Autosan. Do przetargu nie zgłosił się nikt, choć cena wywoławcza, 37 milionów złotych, była aż o 19 milionów niższa od wyjściowej sprzed roku. Zakład zostanie prawdopodobnie sprzedany z wolnej ręki. Autosan jest w upadłości likwidacyjnej od października 2013 roku, ale nadal produkuje autobusy oraz nadwozia szynobusów i tramwajów. I zmieniamy temat. Czas rozpocząć bitwę o złoto. Siatkarze Asekoresowi o 20 zagrają z Lotosem Gdańsk w pierwszym meczu finału Mistrzostw Polski. Laur najlepszej drużyny w kraju zdobędzie zespół, który wygra 3 mecze. Koniec kalkulacji. Dziś trzeba wyjść i zagrać mecz życia. Od złota dzielą 3 zwycięstwa. Musimy mieć się na baczności, bo tą swoją bardzo dobrą grą myślę, że Tref udowodnił, że ma duże aspiracje. Że na pewno to jest zespół, który nie położy się i nie będzie czekał na to, aż ich ogramy.
Kibice też nie czekali na pierwszą akcję meczu. Ta rywalizacja rozpoczęła się już dawno na portalach społecznościowych, a Asseco Resovia straszy wilkiem. Czas postawić na swoim, czyli mistrzowska korona ma po roku wrócić do Rzeszowa. Gdańsk z kolei pręży muskuły z podpisem Wiara, Siła, Męstwo. Na oficjalnej stronie gdańskiego zespołu można przeczytać: to największe wydarzenie w klubowej siatkówce męskiej w Gdańsku od 65 lat. Wojciech Grzyb rok temu grał jeszcze w Resovii, teraz to siła drużyny z Wybrzeża. Wiele lat gram już, a sądzę, że to będzie jeden z moich najlepszych sezonów, jakie będę wspominał. Resovia w finale zagra po raz czwarty z rzędu. Rywale dotarli do finału niespodziewanie, ale... Jak najbardziej zasłużenie. Cały sezon naprawdę na wysokim poziomie. Grali jedną szóstką, naprawdę tak dużo się głosu słyszało, że jedną szóstką ciężko im będzie, ale dobrze przygotowani. Trener Andrzej Kowal wierzy w siłę swojego zespołu. Z szacunkiem mówi też o rywalach. To są bardzo doświadczeni zawodnicy. Gdyby ktoś popatrzył na zawodników, na ich kariery wcześniejsze, czy z ubiegłego sezonu, to by stwierdził, że z tych zawodników plus dobry trener stworzono naprawdę bardzo dobrą grupę. Zespół z Gdańska trenuje Andrea Anastazji, były selekcjoner reprezentacji Polski. Gramy dobrą siatkówkę i tak samo chcemy zagrać z Rzeszowem. Dziś mecz w Rzeszowie o 20:00, w weekend Resovia powalczy w Gdańsku, ale w Pucharze Polski, potem plus Liga. 24 kwietnia drugi mecz w Gdańsku, na trzeci pojedynek 28 kwietnia zespoły wrócą do Rzeszowa. Statystyki są od lat niezmienne i mało pocieszające. Co roku w Polsce alkoholem zatruwa się ponad 1500 osób, a 7000 umiera na marskość wątroby. Izby wytrzeźwień i szpitalne oddziały toksykologii także na Podkarpaciu codziennie przyjmują kolejnych pacjentów. Dziś przypada Światowy Dzień Trzeźwości. To dobry powód, żeby zapytać, dlaczego wielu z nas pije zbyt dużo. Rzeszowska Izba Wytrzeźwień pracuje na okrągło. Osoby, które tu trafiają, w ogromnej większości przywozi policja. Aż 70% z nich dlatego, że nadużywanie alkoholu łączą z przemocą, głównie tą domową. Są tacy, którzy prawie nie przestają pić i wracają tu jak bumerang. Tegoroczny rekordzista, mimo że to dopiero połowa kwietnia, zaliczył już 86 pobytów na izbie. Ciągle padają też promilowe rekordy. Tylko w tym tygodniu kilkukrotnie wynik dmuchania pokazał powyżej 4 promili. Był też pacjent, którego miałem okazję sam tutaj zaopatrywać. Wynik badania 6,5 promila w wydychanym powietrzu. Pacjent notabene jeszcze sam tutaj o własnych nogach tam podtrzymywany, bo się troszkę zataczał. Tacy pacjenci z poziomem alkoholu powyżej 4 promili na izbie zostać nie mogą. Pogotowie zabiera ich do szpitala, gdzie trafiają na toksykologię. Często głęboko nieprzytomni, co, jak przyznają lekarze, może być zagrożeniem życia. Ich hospitalizujemy pacjentów najciężej zatrutych z zaburzeniami świadomości lub pacjentów, którzy są w ciągu alkoholowym i z powodu uszkodzeń wielonarządowych wymagają hospitalizacji. Tych pacjentów jest wielu, część z nich ze względu na to, że nie mamy miejsc w oddziale, jest obserwowanych i diagnozowanych na SOR-ze. A to kolejny problem, bo to zdarza się codziennie. Od początku roku takich przypadków tylko w tym rzeszowskim szpitalu było już ponad 300. Jest to problem nie do opanowania. Bo ratownicy i lekarze, zamiast zajmować się ciężko chorymi i poszkodowanymi w wypadkach, tracą czas na pomoc w trzeźwieniu, albo co gorsze, na uspokajanie często agresywnych pacjentów pod wpływem. Są pacjenci na SOR-ze ciężcy, co trzeba działać od razu, szybko, no to jeszcze musimy się użerać z pijakami. Leczenie choroby alkoholowej jest procesem żmudnym i trudnym i dla chorego, i dla jego bliskich. Z alkoholizmu nie można się jednak wyleczyć. Jest to choroba nieuleczalna, która wymaga całkowitej rezygnacji z alkoholu, a często zmiany stylu życia, środowiska czy pracy. Na wokandę sądu w Brzozowie wróciła sprawa księdza oskarżonego o znęcanie się nad dziećmi. Powtórny proces miał się rozpocząć dziś, ale ani oskarżony, ani jego adwokat nie pojawili się w sali rozpraw. Według prokuratury ksiądz Stanisław K. w latach 2005-2009 znęcał się nad 3 dziewczynkami i 13-letnim Bartkiem. Postępowanie duchownego miało doprowadzić chłopca do samobójstwa. W Brzozowie był Marcin Pawlak.
tej sprawie sąd w Brzozowie wydał już wyrok w 2013 roku, uznając księdza Stanisława K. winnym i skazując go na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Sąd nie zgodził się wtedy z oskarżeniem prokuratury, według której zachowanie księdza przyczyniło się także do popełnienia przez 13-latka samobójstwa. Od tego wyroku odwołały się wszystkie strony. Sąd w Krośnie, wyższej instancji, sąd okręgowy, uznał te odwołania, uchylił wyrok i skierował całą sprawę do ponownego rozpatrzenia tutaj w sądzie w Brzozowie, jednocześnie wytykając błędy w całym procesie. Między innymi chodziło o braki w materiale dowodowym. W tej chwili te braki zostały uzupełnione. Chodziło o opinię biegłych, którzy zbadali księdza, biegłych z zakresu psychologii, psychiatrii i seksuologa. Dodatkowo do całego materiału dowodowego dołączone zostały zeznania dodatkowych 2 świadków. Wszystko to, co zebrała do tej pory prokuratura, potwierdziło jej wcześniejsze ustalenia. Dlatego prokuratura ponownie oskarżyła księdza o to samo, co w 2008 roku. No i dziś cały proces od nowa miał ruszyć. No niestety oskarżony się nie stawił na rozprawie. Dlatego najprawdopodobniej cała sprawa od nowa rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Milion złotych dotacji od samorządu wojewódzkiego dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pieniądze, które dziś uroczyście przekazano, mają wspomóc uczelnię, która jesienią otwiera kierunek lekarski. Przy tej okazji rektor uniwersytetu zapewnił, że wszystko idzie zgodnie z planem. Uczelnia z niecierpliwością czeka jeszcze na decyzję ministra zdrowia. Ilu studentów będzie można przyjąć na pierwszy rok? Tak wielka i skomplikowana operacja otwarcia kierunku lekarskiego wygląda od strony budowlanej. A tak od strony naukowo-urzędniczej. Przekazanie dotacji 1 000 000 zł w obecności kamer to, jak usłyszeli dziennikarze, nie pierwsza i nie ostatnia koncentracja niezbędnej pomocy dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zarówno marszałek, jak i rektor przyznali, że ta kwota, choć znacząca w budżecie województwa, to kropla w morzu akademickich potrzeb związanych z rozwojem medycyny. 1 000 000 zł, kwota oczywiście na pewno jest znacząca, ale też nie jest kwotą, która by w pełni satysfakcjonowała i odpowiadała na potrzeby uniwersytetu. Wiemy, jak to są kosztowne rzeczy związane z utrzymaniem, związane z płacami, związane z eksploatacją. Z punktu widzenia jakby kosztów całego przedsięwzięcia, no, nie są to takie środki, które by rozwiązywały wszystkie nasze problemy, prawda? Bo to przedsięwzięcie wiąże się nie tylko ze wzrostem bieżących kosztów funkcjonowania, na co przeznaczona jest ta dotacja, ale wiąże się także z koniecznością inwestowania, remontowania obiektów, zakupów aparatury itd. itd. 90 milionów złotych na Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, 23 miliony na Zakład Nauki o Człowieku. To początek wydatków związanych z otwarciem pierwszego w historii Podkarpacia kierunku lekarskiego. Pilna informacja, na którą czekają teraz władze uczelni, dotyczy liczby studentów, którzy mogą być przyjęci na pierwszy rok. Uniwersytet liczy, że będzie to 60 osób na studiach stacjonarnych i tyle samo na niestacjonarnych. Druga ścieżka kształcenia wiąże się z wydatkiem 25 tysięcy złotych rocznie. Pieniądze to nie wszystko. Aby w Rzeszowie działało prawdziwe Collegium Medicum, władze uczelni muszą ściągnąć tu wybitnych specjalistów. W tym przypadku pośpiech jest wskazany, bo nowa konkurencja wyrasta także w Kielcach i Zielonej Górze. Wraz z wiosną ruszył sezon pielgrzymkowy. Dziś z Rzeszowa wyruszyła autokarowa wyprawa do Włoch, której głównym punktem jest modlitwa przy grobie Jana Pawła II. To największa tegoroczna pielgrzymka ze stolicy Podkarpacia, bo bierze w niej udział ponad 800 osób. Pierwsza grupa pielgrzymów zza oceanu dotarła do Rzeszowa w niedzielę. Przylecieli z Nowego Jorku, a dokładnie z parafii Najświętszego Serca Jezusowego, w której pracuje pochodzący z Podkarpacia ksiądz Marian Drost. To było tak bardzo spontanicznie. Chętnych było dosyć dużo, część się wykruszyło, a część przyleciało. Dokładnie mam grupę 60-osobową. Pielgrzymi ze Stanów to z pochodzenia Polacy. Większość z nich ma korzenie właśnie na Podkarpaciu. Aby odwiedzić grób papieża Polaka, świętego Jana Pawła II, zdecydowali się pokonać 1000 kilometrów. Dużo podróżowania, dużo jazdy, będzie autokarem, a długie godziny jazdy, ale wszystkie te trudy poświęcimy na jakieś, każdy ma swoje intencje ukryte w serduszku. W zeszłym roku mieliśmy jubileusz 25-lecia małżeństwa i jeżeli się znalazła okazja taka organizacji takiej
wycieczki, pielgrzymki do Rzymu, która jest pierwszym naszym takim wspólnym wyjazdem, zdecydowaliśmy się bez problemów. Dziś wcześniej rano spod Kościoła Chrystusa Króla w Rzeszowie wyjechało 15 autokarów, a w nich niemal 800 osób. Tu jeszcze można by było zrobić spokojnie dwa autokary, tyle osób było chętnych. Jest to tak wielkie dzieło, 16 pielgrzymka niedzieli, czytelników Niedzieli Rzeszowskiej, że po prostu tych chętnych jest więcej niż możliwych miejsc. To największa taka pielgrzymkowa wyprawa w diecezji rzeszowskiej. No ja już jadę trzeci raz, także mniej więcej wiem, co się będzie działo i jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Każda pielgrzymka to jest czas takiego, można powiedzieć, przeżycia duchowego i odnowy duchowej, a tym bardziej, jeżeli się jedzie w takie miejsca szczególne, wyjątkowe, wtedy człowiek nabiera tej mocy i siły, która płynie właśnie z tych miejsc. W 7 dni pielgrzymi pokonają ponad 5000 kilometrów. W niedzielę będą się modlić w Rzymie, w Bazylice Świętego Piotra, przy grobie Jana Pawła II. Na koniec pokażemy wielkie ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych na terenie dawnej kopalni siarki w Tarnobrzegu. Ponad 100 strażaków z 4 województw, policja, straż graniczna i inne służby zmagają się z symulacjami, na przykład ataku terrorystycznego z użyciem substancji promieniotwórczych, testując przy okazji projekt EDEN 2015. Co to takiego? Proszę zobaczyć. Dzisiaj mieliśmy zagrożenie terrorystyczne, zagrożenie chemiczne, zagrożenie prawdopodobnie radiologiczne. To zostanie wszystko ustalone wynikami badań. Strażacy wchodzili do środka, pomogli wyjść osobom poszkodowanym, zatrutym nieznaną jeszcze substancją chemiczną. Doszło do dekontaminacji, aby można było poszkodowanym pomagać. Zostali umyci, czyli zdekontaminowani, przekazani pogotowiu ratunkowemu. W międzyczasie działa Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Wszystkie służby, które przy tego typu naprawdę działają, byłyby zaangażowane, podległe wojewodzie. Sprawdzamy naszą koordynację, komunikację, szybkość działania i reakcji, tak abyśmy na co dzień mogli bez problemu współpracować. Projekt ma na celu wypracowanie zintegrowanego narzędzia, które będzie wspomagało akcje ratownicze w ramach zagrożeń chemicznych, biologicznych oraz radiologicznych w całej Europie. W tym momencie każdy z krajów europejskich ma inne procedury, ma inne narzędzia, którymi się posługuje. Projekt ten ma na celu zintegrowanie tych rozwiązań i ujednolicenie w pewien sposób tych procedur i tych narzędzi. Jako tak naprawdę efekt końcowy będzie powstanie taka duża aplikacja, która będzie się nazywała Eden Storem i każdy w niej będzie mógł zbudować swój własny zestaw narzędzi, który pomoże mu w tak naprawdę czasami przygotowaniu się na tego typu sytuację, a w momencie, kiedy nastąpi, na reagowanie na tego typu sytuacje jak zagrożenie. Nie wiem, jak Państwu, mi jeden kojarzy się z czymś zupełnie innym. Za chwilę prognoza pogody, kolejne aktualności o 20, później o 22. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia.